Czasami mówimy, że jakąś część godziny spędzamy na danej czynności. Za chwilę pokażę Ci, jak obliczyć, ile to minut. Wyobraź sobie, że masz jedno naczynie, w którym jest sześć pomarańczy. Liczbę owoców, które masz, można zapisać za pomocą mnożenia. 1 razy 6. Jedno naczynie, w którym jest 6 pomarańczy. 1 razy 6 to 6. Mamy 6 owoców. Wyobraź sobie teraz, że masz dwa takie naczynia. W każdym jest 6 pomarańczy. Teraz wszystkich owoców jest 2 razy 6, czyli 12. Gdybyśmy mieli 3 takie naczynia, to liczbę wszystkich owoców można obliczyć mnożąc liczbę 3 przez 6. 3 razy 6 to 18. Spójrz raz jeszcze na naczynie, w którym jest sześć pomarańczy. Zwróć uwagę, że mamy dwa rzędy owoców. W każdym są po trzy pomarańcze. Wyobraź sobie teraz, że wyciągasz z tego naczynia owoce znajdujące się w górnym rzędzie. W naczyniu zostały trzy pomarańcze. Zwróć uwagę, że to jest połowa wszystkich owoców, które znajdowały się w naczyniu. Jak za pomocą mnożenia zapisać to, co zrobiliśmy? Na początku w naczyniu było sześć pomarańczy. Podzieliliśmy je na dwie grupy. Została jedna część z dwóch. Aby obliczyć, ile zostało pomarańczy, wystarczy jedną drugą pomnożyć przez 6. Zauważ, że wspólnym dzielnikiem liczby 2 i 6 jest liczba 2. Możemy uprościć sobie to mnożenie, dzieląc obie liczby przez 2. 2 podzielić przez 2 to 1. 6 podzielić przez 2 to 3. Otrzymujemy ułamek 1 pierwsza razy 3. 1 pierwsza to jest to samo co 1. 1 razy 3 to 3. Właśnie. Tyle mamy teraz pomarańczy w naczyniu. W matematyce ten zapis możemy wyrazić jeszcze inaczej. 1 druga razy 6 to jest to samo co 1 druga z 6. Skoro te dwa zapisy oznaczają to samo to 1 druga z 6 to też 3. 1 druga razy 6 możemy zapisać również jako 1 druga liczby 6. Skoro te dwa zapisy również oznaczają to samo to 1 druga liczby 6 to też 3. Aby obliczyć, ile to jest ułamek jakiejś liczby, albo ile to jest ułamek z jakiejś liczby, wystarczy ułamek pomnożyć przez tę liczbę. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 1 trzecia z 6. Pamiętaj, że ten zapis oznacza również to samo, co 1 trzecia liczby 6. 1 trzecia liczby 6 Albo 1 trzecia z 6 to jest to samo co 1 trzecia razy 6. Liczby 3 i 6 dzielą się przez 3. Uprośćmy sobie to mnożenie. 3 podzielić przez 3 to 1. 6 podzielić przez 3 to 2. 1 pierwsza to jest to samo co 1. 1 razy 2 to 2. Wynikiem tego mnożenia jest liczba 2. Możemy więc powiedzieć, że 1 trzecia z 6 to 2. Możemy też powiedzieć, że 1 trzecia liczby 6 to również 2. Nie mam tutaj miejsca, więc wynik zapiszę pod spodem. No to popatrz jeszcze na owoce. Mamy jedno naczynie, w którym jest 6 pomarańczy. Podzielmy je na trzy jednakowe grupy. W każdej są dwa owoce. Gdy wyciągniemy cztery pomarańcze to zostanie nam jedna część z trzech. Na początku było 6 pomarańczy. Została jedna część z trzech. 1 trzecia z sześciu to 2. Można też powiedzieć, że 1 trzecia liczby 6 to również 2. Spójrz na jeszcze jeden przykład z pomarańczami. Mamy jedno naczynie, w którym jest 6 owoców. Podzielmy je na trzy identyczne grupy, w których będzie tyle samo sztuk. Po wyciągnięciu owoców, które znajdowały się tutaj, zostały nam 4 sztuki. Zwróć uwagę, że to są dwie części z trzech. Przypomnę jeszcze, że na początku mieliśmy 6 pomarańczy. No to ile to jest? 2 trzecie razy 6. Liczby 3 oraz 6 dzielą się przez 3. Możemy uprościć sobie to mnożenie. 3 podzielić przez 3 to 1. 6 podzielić przez 3 to 2. Otrzymujemy 2 pierwsze razy 2. 2 pierwsze to inaczej 2. 2 razy 2 to 4. Liczbę 4 zapisuję w tym miejscu. Widzisz, że dokładnie tyle samo mamy teraz pomarańczy w naczyniu. A jak inaczej możemy powiedzieć, że 2 trzecie razy 6 to 4, 2 trzecie z 6 to 4 i 2 trzecie liczby 6 to 4. Będę umieć teraz dla Ciebie kilka zadań. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 1 czwarta liczby 20. Aby to zrobić, należy ułamek 1 czwarta pomnożyć przez 20. Liczby 4 i 20 dzielą się przez 4. Możemy uprościć sobie to mnożenie. 4 podzielić przez 4 to 1. 20 podzielić przez 4 to 5. 1 pierwsza to 1. 1 razy 5 to 5, 1 czwarta liczby 20 to 5. Teraz zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 2 trzecie z 12. 2 trzecie z 12 to jest to samo co 2 trzecie razy 12. Liczby 3 i 12 dzielą się przez 3. Możemy sobie uprościć to mnożenie. 3 podzielić przez 3 to 1. 12 podzielić przez 3 to 4. 2 pierwsze to 2, a 2 razy 4 to 8. 2 trzecie z 12 to 8. A ile to jest 3 czwarte ze 100? Zatrzymaj lekcję i spróbuj obliczyć samodzielnie. 3 czwarte ze 100 to jest to samo co 3 czwarte razy 100. Liczby 4 i 100 dzielą się przez 4. 4 podzielić przez 4 to 1, a 100 podzielić przez 4 to 25. 3 pierwsze to 3, a 3 razy 25 to 75. 3 czwarte ze 100 to 75. A ile to jest 3 dziesiąte /10 ze 100? Zatrzymaj lekcję i również spróbuj obliczyć to samodzielnie. Ułamek 30 mnożymy przez 100. 10 i 100 dzielą się przez 10. 10 podzielić przez 10 to 1, a 100 podzielić przez 10 to 10. Otrzymujemy 3 pierwsze razy 10, czyli 30. 30 /10 ze 100 to 30. Krzyś codziennie 2 trzecie godziny poświęca na naukę tekstów swoich ulubionych piosenek. Ile minut dziennie Krzyś uczy się wspominanych tekstów? Chcemy się zatem dowiedzieć ile to jest 2 trzecie godziny. 2 trzecie to inaczej dwie części z trzech. Podzielmy jedną godzinę, czyli 60 minut na trzy jednakowe fragmenty czasowe. Zrobimy to na zegarze. Zobacz. Każda z tych trzech części ma 20 minut. Dwie części z trzech będą miały zatem 40 minut. Wiemy zatem, że krzyś uczy się wspominanych tekstów 40 minut dziennie. Moglibyśmy to również obliczyć mnożąc 2 trzecie przez 1 godzinę, a godzina ma przecież 60 minut. Zapisujemy zatem 2 trzecie razy 60 minut. Ile to jest 2 razy 60? 120. Otrzymujemy 123. Ile to jest 120 podzielić przez 3? 40. Otrzymujemy 40 minut. Widzisz, że obie metody dały nam ten sam wynik. Podajmy jeszcze odpowiedź. Krzyś uczy się 40 minut dziennie. Aby obliczyć ułamek danej liczby, pomnóż ułamek przez tę liczbę. Pamiętaj, że mnożenie jest przemienne. Możesz więc pomnożyć liczbę przez ułamek i wynik będzie ten sam. Dzięki tej playlistie dowiesz się wszystkiego, co dotyczy mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.